Kolegi, witam Was w wspaniałym miejscu, księgarni do dzieła, prowadzonym przez chyba ukochaną przez nas wszystkich Paulinę, dzięki której przyjeżdżają do nas takie osobistości jak Dionis Sturis, którego dziś chcielibyśmy powitać tutaj w Łodzi. Dionis przyjechał do nas ze swoją książką, najnowszą książką, Zachód Słońca na Santorini, o której dzisiejszego wieczora porozmawiamy. To ja szybko nie skończę, dobra? Mhm. Musisz będzie mówić trochę głośniej. Głośniej. Tak, bo nie słychać mnie dobrze. Dobra. I tak może tak to woli wstępu. Od razu powiem, że dziś będziemy rozmawiali o tematach poważnych, trudnych. Ale to nie znaczy, że Zachód Słońca na Santorini jest taką książką. Wydaje mi się, że jest to książka napisana z wielką swadą, lekkością. Jest tam bardzo dużo bardzo ciekawych wątków, także intymnych, osobistych. I to chciałabym podkreślić, ponieważ nie wiem, czy starczy nam dziś czasu i przestrzeni na to, aby zająć się także tą częścią książki. Natomiast... tak, jest bardzo ciepło dzisiaj. Natomiast książka, która wyszła w maju, w czerwcu, nabrała w ostatnich tygodniach jeszcze większej aktualności. Ona traktuje o kryzysie migracyjnym, w ogóle o migracjach do Grecji i różnych fenomenach wywołanych tymi migracjami i o tym porozmawiamy dziś. Natomiast czytając Twoją książkę, ja się przyznam, że ja ją czytałam jeszcze przed wydarzeniami w Polsce, przed wydarzeniami z Usnarza i z granicy polsko-białoruskiej i nagle stała się ona dla mnie takim drogowskazem, bo ona była taką dla mnie jaskółką tych problemów. To, co dziś widzę na tej granicy, Ty w jakiś sposób opisujesz już w tej książce i po części dzięki Tobie nie jestem aż tak zdziwiona, jestem zatrwożona, ale Ty byłeś osobą, która po raz pierwszy opisała te zjawiska, które się dzieją dziś tutaj, obok nas. Chciałabym do wątku naszego polskiego dojść na końcu, bo nie chciałabym, żeby on zdominował naszą rozmowę. Chciałabym, żebyśmy mimo wszystko porozmawiali dziś o książce w Grecji. I tutaj moje pierwsze pytanie. Wydaje mi się, być może mnie sprostujesz, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta książka przede wszystkim w dużej mierze traktuje o Złotym Świcie i o tej organizacji i tym wpływie na Grecję, tak? W jaki sposób w ogóle działała i zgadzasz się z tym? Nie, tak, tak, nie, dlatego że ja chciałem tę książkę napisać i tak o niej myślę, jako jakiś taki reporterski traktat o tożsamości i wszystkie te tematy, które się w tej książce pojawiają na różnych etapach, i marmury z Partenonu, i 200 lat od wybuchu greckiej rewolucji, i Złoty Świt, który faktycznie zajmuje największą część tej książki, ale jest tylko jednym z tematów, czy ta kwestia migracyjna, one wszystkie służyły mi, ja dobierałem je bardzo tak świadomie do tego, żeby z nich upleść tę opowieść o tożsamości Greków, czyli o greckości i o tym, jak ona się zmienia, ale także, żeby wywlec z kolei z tej tkaniny teraz taką opowieść indywidualną o naszej indywidualnej tożsamości, mojej w ogóle jakby ludzkiej. Ale oczywiście każdy ma prawo do własnego odczytania i faktycznie jest tak, że często czytelnicy i czytelniczki zwracają uwagę właśnie na ten wątek Złotego Świtu, dlatego że on był w Polsce chyba niezbyt dobrze rozpoznany, a jest faktycznie zatrważający. To, co się wydarzyło w Grecji w ostatnich latach, jest aż trudne do uwierzenia. Tym trudniejsze, że widzimy te paralele do obecnej sytuacji w Polsce. Więc wydaje mi się, że dlatego ten wątek się wybija gdzieś tam w odczytaniach. To jest prawda. Wiesz, mnie ta książka bardzo zaskoczyła, kiedy zaczęłam ją czytać. Prawdą jest, że ja jakoś tam szczególnie tematu Grecji nigdy nie śledziłam. To znaczy, wiesz, no czytam o Grecji normalnie, ale nigdy nie studiowałam jakoś bardzo głęboko.
I dla mnie, gdybyś mi powiedział kryzys migracyjny, czy o języku też będziemy rozmawiać dziś i porozmawiam też o kryzysie, ale na razie będę operowała tym słowem, jeśli mi pozwolisz. Czyli kryzys migracyjny, Grecja, to pierwsze, co jawi mi się zdjęcie, o którym zresztą sam napisałeś w tej książce. Jest to zdjęcie Lefterisa Farsalisa, którego w ogóle sobie później już do Instagrama, także to dałam po tym, czyli ta młoda kobieta, która dopływa do brzegu wyspy greckiej i w tym pierwszym momencie daje swoje malutkie dziecko, trójce staruszek, które siedzą na krzesełku i one się tym dzieckiem zajmują, a ona nie wiem, poprawia wtedy chustę, pamiętam, że to jest taki moment. I dla mnie, nie wiem, ten obraz mnie ukształtował moje spojrzenie, jeśli chodzi o stosunek Greków do ludzi docierających do nich w pontonach, paterach, tak, tonących łodziach. I czytając tą książkę, doznałam szoku, ponieważ opisujesz właśnie całą tą organizację faszystowską, tak, jej działanie i taki moment, w którym zdobywa dość duże poparcie społeczne. Czy możesz troszkę o tym powiedzieć, jaki był, jak to się stało? Czyli ciebie ten rozdźwięk, mnie zaskoczył jakoś? Tak. Czy istnieją dwie Grecje w takim razie? Pewnie istnieje jeszcze więcej Grecji. Chociaż w najlepszych swoich czasach Złoty Świt mógł liczyć jedynie na 8% poparcia. To się oczywiście w greckim systemie przekłada na kilkanaście do 20 mandatów, więc to jest sporo w tamtej sytuacji politycznej. Ale znów, to tylko 8%, prawda? Wszyscy inni głosują na... Nie było bardziej skrajnej partii. Wszyscy inni głosowali na mniej skrajne partie lub centrowe, lewicowe i tak dalej. Ale faktycznie ten stosunek do zjawiska migracji i do samych ludzi, którzy przybywają do Grecji, zmieniał się przez lata. Ja pierwszy raz pojechałem na to pogranicze grecko-tureckie dekadę temu, kiedy w Europie, a już szczególnie w Polsce, nikt się tym tematem nie interesował, a już wtedy tamtędy przychodzili ludzie. Przychodzili jeszcze wcześniej, zresztą w latach 90. byli to Palestyńczycy, zaraz na początku 2000 lat Afgańczycy, Irakijczycy, ludzie z Afryki, którzy lecieli po prostu samolotem do Turcji i później przeprawiali się przez rzekę Ewros do Europy, więc to się działo wszystko samo, co teraz się dzieje, tylko w mniejszej skali, ale wtedy mnóstwo ludzi ginęło, przeprawiając się przez tę rzekę, czy dopływając na greckie wyspy, no, tylko skala była mniejsza, nikt się nie interesował. Ja tam pojechałem w 2011 roku, dlatego że zszokowała mnie informacja, że Grecy stawiają mur na granicy, czy takie ogrodzenie z drutu kolczastego, żeby zatrzymać tych migrantów. I faktycznie, kiedy tam pojechałem i z policją objeżdżałem te fragmenty granicy, gdzie to ogrodzenie już stało, no to jakieś takie miałem ciarki, bo sobie nie wyobrażałem, że właśnie w tym 2011 roku Unia Europejska, demokracja, prawa człowieka, że w tych warunkach powstaje gdzieś ogrodzenie, które ma zatrzymać ludzi. Wysokie na 3 metry, szerokie na 2 metry, takie obramowanie metalowe, a w środku drut kolczasty. I oczywiście, jakby sam to wiedziałem, ale ci policjanci, z którymi tam pojechałem, już wtedy mi mówili, że to jest atrapa, że to jest coś, co nikogo nie zatrzyma, dlatego że ta granica biegnie tak, biegnie po lądzie, biegnie wzdłuż rzeki miejscami, ma kilkaset kilometrów długości, nie da się zabezpieczyć czy ufortyfikować tej granicy tak, żeby ludzie nie przechodzili. To była decyzja propagandowa po to, żeby właśnie już wtedy, po to, żeby odbić trochę wyborców Złotemu Świtowi, bo to był moment, kiedy Złoty Świt już nabierał wiatru w żagle na fali kryzysu gospodarczego i na fali takiej retoryki antyimigracyjnej, antyuchodźczej, którą sam napędzał. Złoty Świt napędzał tę retorykę, bo jakby to było w korze takim ideowym członków tej partii, nienawiść wobec obcych, ale jakby przynosząc ten temat do centrum debaty, w sytuacji, kiedy zbliżały się wybory kolejne, inne partie musiały reagować i reakcją Nowej Demokracji, czyli tej partii centroprawicowej, było właśnie postawienie muru, ogrodzenia na granicy. Ale wtedy
stosunek Greków do tej decyzji i w ogóle do tych ludzi, których widzieli wysiadających z łódek czy przepływających przez rzekę, był faktycznie inny, był bardzo pozytywny, oni byli otwarci, pomocni, podwozili tych ludzi gdzieś na posterunek policji, żeby mogli złożyć wniosek o jakby rozpoczęcie procedury, dawali im jedzenie, dawali im ubrania, z tym, że tych ludzi było wtedy mniej. To było pewnie, no nie wiem, kilkaset osób miesięcznie, załóżmy. I tu, przerwę ci, bo bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że pod wpływem tych sukcesów politycznych tej ultraprawicy, nowa demokracja stwierdziła, że raczej podporządkowała się w dużej mierze tej narracji, tak? Stała się zakładnikiem tej formacji ultraprawicowej, budując mur. I ja mam wrażenie, że to się stało z nami, z całą Europą w 2015 roku. To znaczy, to nie jest tak, że raczej dla mnie kryzys migracyjny, który miał miejsce w 2015 roku, spowodował erozję naszych wartości, znaczy spowodował erozję Unii Europejskiej od środka, ponieważ nie obroniliśmy naszych wartości. Tylko w jakiś sposób podporządkowaliśmy się dyktatowi prawicy i jego interpretacji tego, co widzimy. Nie wiem, jak ty to widzisz. Zgadzam się w 100% i wydaje mi się, że to jest proces, który trwa, jest absolutnie niezakończony. I dowodem na to jest właśnie sytuacja w Kastanies w zeszłym roku, czyli na tym grecko-tureckim pograniczu i w Usnarzu. I konsekwencje, my w Polsce jeszcze ich nie znamy do końca, ale jeśli zakładać, że będą podobne do tych, które wystąpiły w Grecji, a pewnie będą, dlatego że ta sytuacja jest tak podobna, no to jest się czego bać i to będzie właśnie jakby, to będą kolejne dowody na potwierdzenie tego, co mówisz, bo w tej miejscowości Kastanies doszło do takiej sytuacji, że prezydent Turcji wysłał tam grupę uchodźców, którzy już wcześniej żyli w Turcji przez kilka lat najczęściej. Żyli, wegetowali, bo jednak w Turcji sytuacja uchodźców jest bardzo trudna. Obiecał im, że Grecy podniosą szlabany i będą mogli wejść na teren Unii Europejskiej, co było oczywistą nieprawdą. On wiedział, że Grecy tego nie zrobią, chciał wykorzystać tych ludzi dla swoich gierek politycznych. Chodziło mu o to, żeby zaszantażować Unię Europejską w sprawie konfliktu w Syrii i jego działań w Syrii. Ci ludzie tam pojechali, tak jak ci, którzy teraz są w Usnarzu Górnym, a Grecy nie tylko nie podnieśli szlabanów, ale zamknęli te przejścia graniczne. Ci ludzie znaleźli się w takim limbo. Pomiędzy grecką a turecką strażą graniczną doszło do takiego konfliktu. Nad głowami tych uchodźców latały kule gumowe, fontanna wody z armatek wodnych, jak się później okazało, także ostre pociski. Ja to obserwowałem z grupą dziennikarzy. No i oczywiście wyjechałem po kilku dniach, ale znajomy dziennikarz niemiecki został i monitorował tę sprawę przez wiele miesięcy i udało mu się ustalić, co później już jakby też inni dziennikarze z innych redakcji dołączyli i mieli własne dowody na to, że Grecja uprawia pushbacki. To był zeszły rok, kiedy właśnie niemieccy dziennikarze to udowodnili i grecki rząd dementował, twierdził, że to jest absolutna nieprawda, że nie przestrzegają prawa, że takich rzeczy nie robią. Przez kilka miesięcy. W pewnym momencie przestał to dementować, przestał zabierać w ogóle głos w tej sprawie. Później mówił, że owszem, to jest jakoś tam dopuszczalne prawo, więc przyznał już, że to robi. Robi to grecka straż przybrzeżna, grecka policja, greckie wojsko, straż graniczna, na morzu, na lądzie. I nagle Grecy przestali przeciwko temu protestować. Unia Europejska przestała Grecję w tej sprawie upominać. Przestało to kogokolwiek dziwić. Ta granica znów się przesunęła. Znów jakiś taki element degrengolady naszej wewnętrznej jakby nastąpił. Jesteśmy dalej w tym procesie. Ja w tej książce piszę o tym, że wtedy właśnie był pomysł na to, żeby uchodźców wysyłać na bezludne wyspy, żeby tam zakładać dla nich obozy, co już kiedyś w historii się wydarzyło. Później było dla nas nie do pomyślenia, ale obawiam się, że za chwilę znów będzie do pomyślenia i że to jest absolutnie realny scenariusz. Wydaje mi się, że w obecnych czasach wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić,
co jeszcze kilka lat temu wydawało się jakąś aberracją, jest możliwe. I dlatego wydaje mi się, że w Polsce możemy... Grecy nie wprowadzili wtedy stanu wyjątkowego, mogliśmy swobodnie tam jeździć i opisywać to, co widzieliśmy. Tutaj mamy duży problem teraz, dziennikarze nie mogą jeździć do Usnarza, nie wiemy, co się tam dzieje od kilku dni zupełnie, ale obawiam się, że konsekwencje będą właśnie takie same, że i w nas, w społeczeństwie będziemy trochę bardziej znieczuleni, instytucje będą bardziej znieczulone i politycy. I tego się bardzo obawiam. Tak, tego przyzwolenie na zło, ja wiem, że się zaskoczy, ale wyciągnę Kościół, bo Kościół u ciebie zajmuje dosłownie jeden mały wersik, ale mnie bardzo zaciekawił. Piszesz o tym, że w Kastanies, do Kastanies udał się Hieronim II i wygłosił takie słowa. Serce naszego kraju bije w Kastanies. Dla ludzi za ogrodzeniem, którzy są ofiarami wojen, mamy współczucie. Nienawidzimy ich. Nie nienawidzimy ich. Bywało przecież, że im pomagaliśmy. Ale teraz są wykorzystywani przez siły nam nieprzychylne. Ta granica w przeszłości spływała krwią, jest święta. Dlatego musimy jej bronić i robimy to z dumą. I ja mam takie wrażenie, że Kościół steruje naszą moralnością i niczym starożytni kapłani mówi nam, co jest moralne, a co nie. I czyni to z dala od naszej natury, naszych naturalnych odruchów ludzkich. Nie masz takiego wrażenia, że Kościół tym bardziej jeszcze przypieczętowuje to, co robi władza? Faktycznie jest tak, że Hieronim pojechał tam chyba tego samego dnia albo dzień po tym, jak zjawił się tam premier Mitsotakis, jakby podążał jego śladami i mówił to samo, co on, bo nowa demokracja jest bardzo blisko Kościoła i po tych kilku latach rządów lewicy, kiedy były takie podejmowane działania, żeby ten rząd dusz Kościołowi odebrać, to znów nowa demokracja jest bliżej Kościoła. I ta pierwsza część jego wypowiedzi była całkiem sensowna. Była taka, że manipulacja, prawda, nie nienawidzimy, mamy dla nich jakiś tam szacunek, ale ta druga jest bardzo niepokojąca, bo właśnie uderza w takie tony wojenne, święta ziemia, która spływała krwią, której trzeba bronić. To jest znowu ta retoryka, którą my dzisiaj słyszymy. A przecież nie było wtedy w Grecji żadnego realnego zagrożenia inwazją, żadnego. Premier Mitsotakis celowo taką retorykę produkował i szerzył. Bardzo skutecznie zresztą, bo badania pokazywały, że Grecy w zdecydowanej większości popierali te jego działania i podobało im się to, że on w tym stroju moro jedzie tam na granicę i opowiada te rzeczy, że właśnie tutaj będziemy bronić świętej ziemi, nikt się nie przeciśnie. Tam wydarzyło się jeszcze coś takiego, co w Polsce w mikroskali się wydarzyło, bo Bąkiewicz nie ma za sobą wielu, myślę, takich mobilnych wyznawców, którzy za nim tam pojadą, a w Grecji tam na miejscu zaczęły się tworzyć takie grupy samozwańczych obrońców granicy i to do nich mówił arcybiskup, to do nich mówił dzień wcześniej premier, do nich, którzy wieczorami wyprawiali się nad brzeg rzeki, włączali reflektory ze swoich wielkich traktorów i z bronią chodzili w tej z powrotem, żeby ewentualnie wyłapać, jeśli ktoś przepłynie przez tę rzekę i odprowadzić ich na posterunek policji, co było bardzo groźne, dlatego że od tego są służby w każdym demokratycznym kraju i Grecja też ma takie służby. Rząd skierował na pogranicze olbrzymie oddziały wtedy wojska, więc te działania takie paramilitarne czy paramilicyjne tych mieszkańców okolicznych, rolników, rybaków, one były zupełnie niepotrzebne, ale rządowi one były potrzebne do umacniania tego poczucia jedności, do budowania poczucia zagrożenia i jednocześnie zapewniania, że z pomocą wojska, policja, ale także z pomocą tych właśnie wiernych naszych patriotów odeprzemy atak, którego nie było. I Kościół się skleił wtedy z rządem, ta retoryka Kościoła była bardzo podobna.
Zresztą Złoty Świt zawsze był w Grecji bardzo blisko skrajnej prawicy. Może nie jako instytucja, ale wielu poszczególnych księży wspierało Złoty Świt. Jest taki film, bardzo polecam Państwu do obejrzenia, norweskiego reżysera Kobiety Złotego Świtu. I na tym filmie widać, jak w Atenach, w jednym z większych kościołów, odbywa się chrzest dziecka jednego z członków Złotego Świtu. I nie pamiętam, jakie to było imię, jakie rodzice nadali temu dziecku, ale to było ewidentnie inspirowane którymś z działaczy nazistowskich. I ksiądz bez mrugnięcia okiem to imię powtarzał. Wiemy, że kiedy byli zagrożeni, członkowie Złotego Świtu czasami znajdowali schronienie w monastyrach. Te związki były silne, chociaż Złoty Świt w swoim statucie podkreślał, że jest religijny i że ludzie, którzy wyznają jakąś wiarę w jakiegoś Boga, to są śmieszni i tak dalej. Ale po to, żeby sobie z nimi nie psuć relacji, no to gdzieś tam byli blisko. W Polsce wydaje mi się jest jakoś podobnie, ale przysłuchiwałem się panelowi, którego pomysłodawczynią byłaś na Igrzyskach Wolności, panelowi o migracjach i już nie pamiętam, czy to Wojtek Tochman powiedział, czy ktoś inny z panelistów, ale powiedzieli, że Kościół w Polsce nie ma już rządu dusz. Ja się chyba z tym zgadzam. Wydaje mi się, że coraz mniejszy jest wpływ tego, co ludzie słyszą podczas kazania w niedzielę. Kościół może sobie mówić, a ludzie myślą swoje. Jakby generalnie wydaje mi się, że jest, że politykom się wydaje, że rząd ma, że Kościół ma rząd dusz, ale ludzie chyba już tak nie reagują. Mam taką nadzieję. Tak mi się wydaje, ale wiesz, jak już, bo jakby sam postawiłeś ten krok na polskiej ziemi w tym momencie, więc odrobinkę pociągnę cię w tę stronę. Ja mam wrażenie, że kiedy miał miejsce kryzys, ten pierwszy, tak, to kryzys migracyjny i mieliśmy do przyjęcia tą kwotę, tam 7 chyba tysięcy imigrantów, uchodźców, to ja mam wrażenie, że pozycja czy stanowisko Kościoła było w tym momencie kluczowe. Gdyby Kościół powiedział, tak, przyjmujemy, każda parafia musi przyjąć ileś tam rodzin, wiesz, wydaje mi się, że to by przełamało całą tą narrację, czy też niezdecydowanie polityków na wiejskiej, wiesz, w tamtym czasie. Ja miałam takie poczucie w tamtym czasie, miałam poczucie, że wtedy Kościół mógł odegrać tą rolę i zdecydował się postąpić inaczej. No tylko, że nie było tej pierwszej decyzji rządu, który by się zgodził na przyjęcie tych ludzi, prawda? Więc nawet Kościół, nie wiem, czy jakieś toczył rozmowy wtedy z rządem Platformy, bo to jeszcze też premier Ewa Kopacz podejmowała jako pierwsza decyzja o tym, że nie będziemy nikogo przyjmować, a później premier Szydło, więc nie wiem, czy były tam rozmowy przedstawicieli Episkopatu z tymi kolejnymi rządami. Nie wiem, faktycznie Kościół wybrał jakieś milczenie wtedy, ale tak faktycznie to nie miał nawet możliwości, żeby przekonywać ludzi do pomagania uchodźcom, bo rząd nie zgodził się na ich przyjęcie. Wydaje mi się, że gdybyśmy, że takie stanowisko Kościoła nawet by nie było konieczne, gdyby rząd się zgodził na przyjęcie tej kwoty i tej grupy osób i gdyby sam wybrał inne słowa, inne terminy do tego, żeby opowiadać o tym, co robi, czyli żeby nie mówić o tym, że to jest jakieś wielkie zagrożenie i my ich wszystkich jak okej, przyjmiemy, ale umieścimy w ośrodkach dla uchodźców, tylko gdyby mówił o tym, że to są ludzie w potrzebie, którym trzeba pomóc, będziemy rozpatrywać ich wszystkich wnioski azylowe, niektórych będziemy musieli odesłać, ale niektórym pomożemy. Myślę, że wtedy ludzie nie mieliby problemu z tym, żeby tych ludzi u siebie gościć w swoich gminach i tak dalej. Nie wiem, czy wtedy rola Kościoła byłaby aż tak znacząca, czy ten głos byłby tak potrzebny. Pewnie by się przydał, ale znów mam wrażenie, że i ludzie niewierzący, i ludzie wierzący nie potrzebują chyba dzisiaj w tak podstawowych sprawach jak pomoc drugiemu człowiekowi, nie potrzebują usłyszeć od księdza, że tak trzeba robić. Po prostu to wiedzą, nadal to wiedzą, tylko tę wiedzę i tę potrzebę pomagania przysłania im strach, który płynie z rządu. Ja o tym strachu też chciałabym z Tobą porozmawiać, bo ten strach jest, po pierwsze, ten lęk, który odczuwamy, czy też no,
w jaki sposób kreuje się ten lęk? O to chcę cię tak naprawdę spytać, o język, którego się używa, którego używano w 2015 roku i który raz jeszcze słyszymy dzisiaj. Co o nim uważasz, co uważasz o takich słowach jak właśnie kryzys, inwazja, fala, atak na granicę? No to jest język wojenny czy parawojenny, który służy realizacji takiego politycznego planu wzbudzenia strachu w społeczeństwie. I to było bardzo jasno widoczne w tym, czy wyraźnie widoczne w tym 2015 roku. To było wcześniej widoczne w Grecji, o czym piszę w Gorzkich Pomarańczach, ale też w tej książce, kiedy Złoty Świt właśnie wymuszał na innych partiach, szczególnie tych właśnie centrowych i prawicowych, zabranie takiego krytycznego głosu w tej sprawie, to tam też mówiło się o podludziach. Nie tylko Złoty Świt mówił o podludziach, politycy Nowej Demokracji też. Zresztą tam w szeregach tej partii jest bardzo wielu skrajnie prawicowych polityków. Generalnie Nowa Demokracja jest centrową partią, taką całkiem porządną, z wielkimi zasługami dla Grecji w najnowszej, w ostatniej historii, w ostatnich 30 latach, 40 latach. Ale z jakiegoś powodu utrzymuje w swoich szeregach naprawdę okropne kreatury i to nawet nagradza ich w tej chwili stanowiskami ministerialnymi. Jest kilku takich kolesi w rządzie Mitsotakisa, którzy naprawdę marzyli pewnie kilka lat temu o koalicji ze Złotym Świtem. I teraz pewnie, nie wiem, odwiedzają kolegów w więzieniu, tych aresztowanych, skazanych, złocistych. Więc w Grecji ten język też dało się słyszeć i on pewnie faktycznie przełożył się na ten sukces wyborczy Złotego Świtu, bo jednak język organizuje nasze myślenie i ma wielką moc, żeby wzbudzać właśnie ten lęk. A jeśli byśmy wybrali inny język, to wtedy ma wielką moc, te słowa mają wielką moc, żeby nas przekonywać do innego myślenia i do niwelowania tego strachu. Więc wszystkie te metafory takie związane z morzem, z oceanem, z zalewem, to jest w ogóle paradoksalne, że takich używamy, skoro ci ludzie właśnie przez morze do nas przypływają i to morze jest dla nich często już śmiertelną pułapką. Przez morze czy przez rzekę, bo ta rzeka Ewros też jest wartka i kręta i mnóstwo ludzi tam zginęło, przeprawiając się przez tę rzekę. I wydaje mi się, że te słowa są niedopuszczalne w debacie takiej poważnej, publicznej, ale też w takich naszych rozmowach, bo skoro właśnie zgadzamy się, że język kształtuje nasze postrzeganie zjawisk, to powinniśmy być uważni. Myślę, że naprawdę to już jest takie kompromitujące, kiedy dzisiaj ktoś mówi o zalewie czy o fali. Przecież ci ludzie nie płyną żadną falą. Dla każdego z tych ludzi to jest jednostkowe, osobiste, ewentualnie rodzinne doświadczenie. Oni nie są jak rzeka. Oni są tam jednostkami albo właśnie ewentualnie rodzinami. Więc to jest bardzo krzywdzące używanie takich słów. Zresztą one niosą ładunek takiej energii zagrażającej. No powódź, co z nami zrobi? No utopimy się wszyscy w tej powodzi, prawda? W Grecji rok temu bardzo popularny był hashtag na Twitterze: nikt się nie przeciśnie przez te granice, nikt się nie przeciśnie. Tak ją wzmocnimy, tak ją ochronimy, że nikt się nie przeciśnie. Nikt się nie przeciśnie, co oznacza, że my tu jesteśmy bezpieczni. Z drugiej strony jest ktoś, kto dybie na nasze bezpieczeństwo, na nasz dobrobyt, kto chce zrobić nam jakąś krzywdę. Dlatego nie pozwolimy, żeby ktokolwiek się przecisnął. Nie? To jest bardzo krzywdzące. I ten hashtag faktycznie rozlał się później na greckie ulice. Ja go słyszałem, czy on się pojawiał w rozmowach, nie wiem, w piekarniach, w tawernach, w mediach non-stop, był powtarzany. Jakieś takie hasło bojowe to było wręcz, takie zawołanie do jakiejś takiej mobilizacji społecznej i politycznej. Więc uważam, że faktycznie musimy być bardzo uważni, mówiąc o tym zjawisku. Jeden z bohaterów tej książki, o którym myśmy już sobie rozmawiali, profesor Dimitris Christopoulos, ekspert w dziedzinie prawa o obywatelstwie, ale także jeden z takich czołowych greckich ekspertów od praw człowieka, przez kilka lat szefował takiej parasolowej organizacji, która zrzeszała
inne prawne człowiecze organizacje europejskie. O Jezu, bo straciłem wątek. Dlaczego ja go przywołałem? I chciałeś może mówić o tej tożsamości na podstawie... Nie, coś innego o tym... Dobra, to porzucę. Taką drogą, bo to jest bardzo dobre, jakbyś poszedł. Ja wiem drogą, właśnie, wiesz? Dobra, zaraz sobie to. Jakby się nie wycofał. Profesor, o czym mówiłem wcześniej, tak język. Tak. Się nie przyciśnie i że może wszędzie słychać. No to jak może zacznę mówić o tym, o czym z nim rozmawiałem. On. On w ogóle już po tym, jak z nim rozmawiałem, napisał taki tekst niedawno, w którym oceniając retorykę i działania greckiego premiera właśnie w... już wiem, już sobie przypomniałem. Jeśli chodzi o tę kwestię migracyjną, porównywał Grecję, i to było jak dla niego powodem do niepokoju, do Polski i Węgier. Mówił, że Grecji grozi hungaryzacja za chwilę, dlatego że ten premier... że w czasie tej sytuacji na granicy w zeszłym roku właśnie jako pierwszy w Europie zawiesił czasowo możliwość ubiegania się o azyl, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło, czyli generalnie zawiesił konwencję genewską, co znowu było czymś nie do pomyślenia jeszcze chwilę temu, a teraz się wydarzyło. Mówi też w tych najnowszych tekstach o tym, że właśnie to zagrożenie skrajną prawicą i autorytaryzmem nie zniknęło wraz ze skazaniem członków Złotego Świtu. Mówi to, co ty powiedziałaś chwilę temu, że to zagrożenie jest w zasadzie już się przesunęło do centrum, jest w nas, jest w politykach, których uważamy za poważnych, za centrowych, i to jest bardzo niepokojące także właśnie dla Grecji, która gdzieś tam powoli, niepostrzeżenie przesuwa się w jakieś takie niebezpieczne rejony. Ale wiem już, co chciałem powiedzieć. On w czasie naszej rozmowy powiedział, że jest zresztą autorem takiej książki, którą mi referował. Ta książka ma tytuł Jeśli migracja byłaby problemem, miałaby rozwiązanie. Bo problem to jest coś, na co możemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Pandemia jest problemem, znaleźliśmy szczepionkę. Natomiast migracje nie są problemem, tylko są kwestią. Dla kwestii nie ma rozwiązania. Kwestia jest czymś, co po prostu jest z nami cały czas. Czasami intensywniej, czasami mniej intensywnie, ale to jest zjawisko, które trwa. I Grecy wiedzą o tym bardzo dobrze, bo obserwują i obserwują te ruchy migracyjne bez przerwy od wielu, wielu lat. Polacy jeździli masowo do Grecji, Albańczycy, właśnie Palestyńczycy, przybysze z Afryki, z dalekiej Azji, i są jakby w tym bardziej doświadczeni niż my. Dlatego on apeluje, żeby mówić o kwestii, bo wtedy zrozumiemy, że te wszystkie działania, które rzekomo mają załatwić problem, że są bezcelowe, że są propagandowe, bo nie ma narzędzia, które by nam pozwoliło zakończyć problem migracji. Znaczy, gdybyśmy, nie wiem, doprowadzili do tego, że wszędzie na świecie jest równy poziom życia i warunki, przestrzeganie prawa i prawa człowieka, no to wtedy może ludziom nie chciałoby się uciekać do innego kraju, nie musieliby zostawać uchodźcami, ale wiemy, że to jest jakaś utopia, że tak się nie stanie, więc ta kwestia nie zniknie. Dlatego zamiast stawiać płoty na granicy, zamiast montować jakieś inteligentne systemy kamer, dlatego zamiast wysyłać na granicę urządzenia nowoczesne, emitujące strasznie głośny dźwięk, co Grecy ostatnio zrobili, takie armatki hukowe umieścili na granicy, skierowali je w stronę Turcji, i czasami je odpalają, co powoduje, że u tych ludzi po drugiej stronie, którzy chcieliby przejść przez granicę, no po prostu są zagłuszani, pękają im bębenki. Ale znów, to jest bezsensowne, to jest nieskuteczne, nieludzkie i to nie rozwiąże tej kwestii. Kwestia jest nie do rozwiązania. Więc poza tym, że nie mówmy fala,
atak, kryzys. Nie mówmy też, że to jest jakiś problem, tylko zacznijmy mówić, że to jest kwestia, bo jeśli zrozumiemy, że to jest kwestia, to będziemy się mogli zastanowić nad takimi jakimiś całościowymi politykami w ramach tej kwestii. Christopoulos mówi, zamiast wydawać pieniądze na ogrodzenie, co Grecja robi bardzo ochoczo, mimo że jej tych pieniędzy wiecznie brakuje, ale wtedy Unia chętniej dokłada, tak było w zeszłym roku i kilkaset milionów poszło właśnie na to, żeby ten płot wzmocnić, albo Unia, która płaci Turcji wiele miliardów euro za to, żeby zatrzymywała uchodźców, że to jest nieskuteczne. Jakby widzimy non-stop, że to jest nieskuteczne, więc zacznijmy te pieniądze przeznaczać na coś innego, na wciąganie tych ludzi na rynek pracy, na edukację ich dzieci, na poprawę działania naszych instytucji tak, żeby były w stanie obsłużyć wszystkich, żeby te wnioski azylowe nie były rozpatrywane przez lata, tylko w ciągu kilku tygodni lub miesięcy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ważne, że taka, to jest też truizm to, co ja mówię, bo kurczę, no tyle lat się z tym zmagamy i wciąż nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale może trzeba na tym poziomie właśnie zacząć rozmawiać, że język jest ważny, że to nie jest problem, tylko to jest kwestia i skupić się na tym, co możemy zrobić, bo migracji nic nie zatrzyma w warunkach nierówności, jakie panują na świecie, w warunkach konfliktu i w warunkach katastrofy klimatycznej. I tutaj wchodzimy na temat, też wywołany tym badaczem, problemu nacjonalizmu w ogóle, nacjonalizmu greckiego, polskiego. Ja trochę badałam temat nacjonalizmu hiszpańskiego, tak, versus obywatelskość. I sam bardzo ciekawie w ogóle w tej książce opowiadasz o tym, jak trudno jest się tym Grekiem stać, zostać nim i co to znaczy jednak być takim Grekiem drugiej kategorii. I czy mogłybyś troszkę ten temat rozwinąć? Czy łatwo jest, jakoś się w to społeczeństwo greckie jakoś tak wpleść? Czy łatwo jest zostać Grekiem? Tak, czy łatwo jest zostać Grekiem? Coraz łatwiej, a czasami, tak jak w moim przypadku, bardzo łatwo. Wystarczy mieć ojca Greka i już się jest Grekiem, nawet jeśli tam się nie mieszka. A może to jest właśnie fundamentalne, żeby mieć tego ojca Greka, czy nie? No wiesz, bo trochę tak jednak tutaj w tej książce to podkreślasz, że ta matka nie jest tak ważna jak ojciec. No dla Greków niestety nie jest. I stąd też się wzięła moja kosa z Grecją. Dlatego, że w tym greckim patriarchalnym społeczeństwie pozycja mężczyzny i ojca, ta figura ojca jest nadal bardzo, bardzo ważna, ważniejsza, bardziej znacząca niż matki i greckość dziedziczy się po linii męskiej, nieprawnie, ale gdzieś tak w myśleniu, w tradycji. Wystarczy mieć ojca Greka i tak jak ja, można nie mieszkać w Grecji, nie czuć z Grecją żadnego związku, a nawet mówić o tym, że się nie ma jakiejś relacji. Grecy wtedy wiedzą lepiej, wiedzą swoje, bo już ten ojciec, prawda, przekazał mi greckość, czy ja chcę, czy nie chcę. Tak było przez lata, tak jest nadal, chociaż trochę to się zmienia, że Grekiem można było się tylko urodzić. Grekiem nie można było zostać. Te pierwsze konstytucje greckie, które powstawały zaraz po rewolucji, czyli w latach, jeszcze w trakcie rewolucji, czyli tam 1820 chyba pierwszy, drugi, później 26, 1830, wtedy kiedy powstała nowożytna Grecja, te konstytucje musiały jakoś zorganizować cały kraj, bo Grecji nie było nigdy wcześniej, więc trzeba było jakoś ten organizm państwowy postawić na nogi i pisano w nich także o obywatelstwie, o tym, kto może być Grekiem, więc Grekiem była osoba urodzona z Greków, w domyśle biała, wyznająca chrześcijaństwo, absolutnie bardzo ważna. Co ciekawe bardzo, już w tych wczesnych dokumentach pisano o tym, że Grekiem może zostać ktoś, kto poniósł jakąś ofiarę na rzecz Grecji, kto walczył na rzecz Grecji. Lub kto ma, tam był taki jeden też paragraf, jeśli ma jakąś tam nieruchomość, jakimś cudem nabył jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego, no to jakoś mu się tam należało. I przez lata, przez stulecia w zasadzie ta definicja greckości i Greka się nie zmieniała. To był temat bardzo drażliwy politycznie, w sytuacjach jakichś takich przesileń, wojen, głębokich podziałów politycznych.
ten temat wracał i wtedy był wykorzystywany, czy te zapisy były wykorzystywane do tego, żeby komuś greckość odbierać, odbierać obywatelstwo, żeby kogoś wykluczać. Zmarły niedawno Mikis Theodorakis był w ten sposób wykluczony, Melina Mercuri, która walczyła z huntą czarnych pułkowników, albo cała grupa ponad 100 tysięcy uchodźców z Grecji po greckiej wojnie domowej, z których część trafiła do Polski, w tym rodzina mojego ojca, masowo została pozbawiona obywatelstwa. Ci wszyscy uchodźcy przestali być Grekami. Po prostu takim aktem prawnym, politycznym odebrano im obywatelstwo. Kiedy ćwierć wieku później mogli wracać do Grecji, musieli na nowo o to obywatelstwo wystąpić. Przez wiele lat w Polsce byli bezpaństwowcami. Więc przez długi czas faktycznie o tym jakoś nie bardzo dyskutowano, bo to był temat tabu po prostu. Bo zamiast wymyślać nowe procedury na to, jak zachęcać ludzi do tego, żeby chcieli zostawać Grekami, to raczej mówiono o tym, jak odbierać, komu należy odebrać. Ale sytuacja w związku właśnie ze zmianami na świecie i z migracją spowodowała, że nagle w Grecji okazało się, że mamy drugie, trzecie, czwarte pokolenie dzieci uchodźczych, czy dzieci migrantów, które w Grecji się urodziły, w Grecji wychowały, skończyły szkoły, które czują się Grekami, które być może nigdy nie były w krajach swoich rodziców, które same siebie uważają za Greków, bo to myślę jest bardzo ważne, ta nawet najważniejsze, ta autoidentyfikacja, nawet jeśli się nie ma jakiegoś papieru, który by to potwierdzał. No i nie wiadomo było, co zrobić z tymi ludźmi, bo greckie prawo nie przewidywało, że oni staną się Grekami. Nie mieli paszportu, nie mieli dowodu osobistego, mogli kończyć szkoły, mogli studiować, ale już po studiach dostać pracę jakąś państwową w Grecji było w zasadzie niemożliwe. Jedna z bohaterek mojej książki, która jest córką polskich imigrantów, nie mogła dostać stypendium za wyniki w nauce, dlatego że nie miała greckiego obywatelstwa, chociaż właśnie w Atenach się urodziła i była najlepszą studentką. Bracia Antetokounmpo, słynni koszykarze NBA, jeden z nich, Giannis, który jest dzisiaj największą na świecie gwiazdą koszykówki, nie mógł wyjechać z Grecji, nie mógł pojechać do tych Stanów Zjednoczonych, bo nie miał paszportu. Więc ta sytuacja przez wiele lat była nieuregulowana. Wreszcie zarządów lewicy udało się przegłosować to prawo, którego współautorem był właśnie profesor Christopoulos. Prawo, które automatycznie nadaje dzieciom imigrantów obywatelstwo greckie, a ich rodzicom pozwala w ramach takiej procedury naturalizacji zostać Grekiem. Więc już w ogóle ten koncept, że ktoś może zostać Grekiem, przebił się jakoś w Grecji. Oczywiście Giannis Antetokounmpo, który jest wielką sławą międzynarodową, jest także w Grecji hołubiony. I nawet dzisiaj byłem na Instagramie takiego prawicowego polityka, bo znowu coś tam nagadał, nazywa się Konstantinos Bogdanos. Kilka tygodni temu, kiedy Antetokounmpo został wybrany po raz drugi, chyba czy trzeci z rzędu, najlepszym koszykarzem NBA, pan Bogdanos wrzucił jego zdjęcie i pisał wielki Grek, wielki chrześcijanin, wielki Ateńczyk i był z niego dumny. A parę dni temu wnioskował o to, żeby ujawnić, ile imigranckich dzieci znajduje się w ateńskich przedszkolach, skoro tak trudno jest greckim dzieciom dostać się do przedszkola, więc widzimy, że po prostu, że sam sufluje tematy bardzo takie kontrowersyjne, bo wiadomo, po co on chce mieć te listy dzieci i po co chce podbijać bębenek taki właśnie mocno prawicowy. A jednocześnie nawet on jest w stanie przyznać, że czarnoskóry Giannis Antetokounmpo może być Grekiem. Ale mam w tej książce bohatera innego, który nie jest aż tak sławny jak Antetokounmpo, aczkolwiek coraz sławniejszy, jest raperem, Negros Tu Moria. Swoją drogą ten przydomek pochodzi od przydomku bojownika o niepodległość Grecji, Kolokotronisa, który nazywał się Hieros Tu Moria, czyli starzec z Morii. Moria to była dawna nazwa Peloponezu, więc Negros przerobił Hierosa na Negrosa, czyli starca na czarnucha, czyli czarnuch, czarny z Morii, bo Kolokotronis jest jego wielkim idolem. Rodzice Negrosa przyjechali z Gany,
On w tej Ganie był tylko raz jako nastolatek i chciał wracać od razu, bo w ogóle mu się tam nie podobało. Jest Grekiem, pięknie rapuje po grecku, skończył w Grecji szkoły, zna grecką historię, a nadal zdarza mu się, że Grecy nie chcą go uznać za swojego, nie chcą go włączyć w obręb greckości. Zdarza mu się na przykład, gdy zamówi taksówkę w aplikacji i poda swoje greckie imię, to taksówkarz przejedzie obok niego, bo nie jest w stanie sobie wyobrazić, że może być czarny Stavros. Nie pamiętam, jakie jest to jego imię greckie. Chyba Stavros. Szuka jakiegoś innego Stavrosa po kolorze skóry, prawda? A w miejscu, gdzie ma się zatrzymać, stoi jakiś czarny człowiek. Później przeprasza, ale jednak widać, jak głęboko to jest zakorzenione, prawda? I Negros albo często słyszy na przykład, ludzie do niego wołają, szczególnie poza Atenami, nazwiskami zagranicznych, czarnoskórych piłkarzy, którzy grali w greckich klubach, na przykład Olisadebe, który, jak wiemy, grał w Polsce i miał polskie obywatelstwo. A w Grecji Negrosa wołają, myślą, że jeśli czarny, to tylko piłkarz, prawda? Ale właśnie takie przykłady jak on, który jest coraz sławniejszym muzykiem, jak Giannis Antetokounmpo i wreszcie jak ta zmiana prawna, która była bardzo ważna, powodują zmianę w myśleniu. I nawet jak dzisiejsi starsi Grecy będą patrzeć na tych nowych Greków z jakimś takim niedowierzaniem i będą uważali, że oni są może tylko, nie wiem, ćwierć Grekami, to myślę, że już młodsze pokolenia nie będą miały z tym żadnego problemu. No i wydaje mi się, że znów polscy politycy pewnie by powiedzieli, że nie poprą takiego prawa, bo potrzebna jest najpierw zmiana społeczna i ludzie muszą sami chcieć takie prawo, prawda, zatwierdzić. A grecki premier Tsipras powiedział, nie, my musimy wprowadzić taką zmianę, dlatego że nie możemy pozwolić na sytuację, żeby te dzieci żyły w jakimś takim dziwnym, znowu limbo właśnie, w takiej dziwnej sytuacji, że są obywatelami, a nie są, są obywatelami drugiej kategorii. I działo się to w czasie, kiedy już trwał proces Złotego Świtu, kiedy w Grecji toczyła się taka potężna debata o roli Złotego Świtu, o patriotyzmie, o tym, co znaczy dzisiaj patriotyzm, o nacjonalizmie. No i udało się taką ustawę przeprowadzić. Już zmienił się rząd, od 2 lat Grecją rządzi prawica, która nie dotyka tej ustawy, która wie, że to jest bardzo dobre prawo, ale sama nigdy by jej nie uchwaliła, nie przyjęłaby tych rozwiązań. Co jest bardzo ciekawe, że my możemy sobie rozmawiać tutaj o edukacji, o języku i tak dalej, ale jeśli nie będzie kilku odważnych polityków, którzy przeprowadzą konieczną zmianę z poziomu politycznego, no to pozostaje nam pewnie właśnie gadanie. Niestety, takie to jest rozczarowujące. Ja mam takie wrażenie z perspektywy tego, co się w Grecji dzieje, działo, z tego, co w Polsce się dzieje i dziać będzie, że to jest taka trochę przepowiednia, wiesz, dla Polski. Ja nie wiem, czy dobra, zła. Ja widzę to taki, tak, z jednej strony widzę to społeczeństwo, które się robi coraz bardziej zróżnicowane tożsamościowo, no bo tak jest, nawet w Łodzi to odczuwam, a co dopiero w Warszawie. W tym roku, czy w zeszłym, przepraszam Was, możecie mnie poprawić, mieliśmy całą tą dyskusję, czy słowo Murzyn to jest fajne słowo, czy to nie jest fajne słowo, ale oprócz jakby samego tego słowa mieliśmy po prostu debatę o tym, że są Polacy, czarnoskórzy, tak? I że to ich należy zapytać. Tak, ale że istnieją. Tak. Po prostu istnieją. Może być Jan Kowalski, który ma czarną skórę, tak? I ten Uber się, nie wiadomo, czy przy nim zatrzyma, czy nie na tej ulicy w Polsce. To jest jeden temat, który wydaje mi się, że to musi się zadziać, tak? Ja myślę, że ten proces musi postępować i będzie się to wszystko szło do przodu. Ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy nas czekają takie sceny na granicy, że jacyś uzbrojeni Polacy będą tam pomagać Straży Granicznej, czy czeka nas sytuacja, w której na polskich ulicach będą właśnie jacyś faszyści po prostu biegać za ludźmi innego koloru. Nie wiem, czy czeka po prostu nas powtórka z Grecji. Takie otwarte moje pytanie. Kiedy pisałem tę książkę, to miałem takie wrażenie, że
że opisuje coś, co w Grecji już się wydarzyło, a co w Grecji, a co w Polsce się dzieje. Mhm. To mnie zmroziło w pewnym momencie, ale, no, ale widzę, że faktycznie tak jest. Politycy Konfederacji bardzo przypominają mi polityków Złotego Świtu. I to, co się działo ze Złotym Świtem na przestrzeni lat, zanim doszli do władzy, widzę podobieństwa właśnie z Konfederacją. To są jakby równoległe. Złoty Świt wytyczał drogę, pokazywał, jak należy ten system demokratyczny wykorzystywać do własnych celów, bo oni oczywiście nie są demokratami, tak jak Konfederaci nie są demokratami. Złoty Świt w statucie ma napisane, że gardzi demokratycznymi formami sprawowania władzy, wykorzystuje demokrację tylko po to, żeby zdobyć władzę i demokrację zniszczyć. Oni chcą rządzić autorytarnie. Ale umieli się świetnie w warunkach demokracji, w warunkach słabych mediów odnaleźć. I znów, w Polsce wydaje mi się, jest bardzo podobnie. Bosak w Tańcu z Gwiazdami, a w Złotym Świcie rzecznik Ilias Kasidiaris, który paradował w slipach po plaży i wszystkie gazety się zbiegały, żeby robić mu zdjęcia, bo jest pięknym mężczyzną. A później nie zważano na to, że wieczorem w bluzie czarnej z kapturem pałował imigrantów. Zapraszano go do studia nawet wtedy, kiedy nawet po tym, jak spoliczkował na antenie kilka dni wcześniej jedną polityczkę, a drugiej chlusnął wodą w twarz. Nikogo to, ludzi to zrażało, nawet pewnie część dziennikarzy to zrażało, ale kolejne stacje wciąż go zapraszały. Nagle Złoty Świt zaczął właśnie chodzić w porządnych garniturach, wypowiadać się na tematy, do których wcześniej, jakby które wcześniej nie, go nie interesowały, czyli kryzys gospodarczy i tak dalej, zaczęli się jawić jako, jako tacy mainstreamowi, zwyczajni politycy. I wydaje mi się, że znów z Konfederacją mamy bardzo podobnie. Różnica jest taka, że faktycznie jakby Złoty Świt cały czas stosował też to narzędzie przemocowe, którego Konfederacja nie używa w tej chwili. Złoty Świt miał własne brygady uderzeniowe i na rozkaz wodza po prostu te brygady wyjeżdżały w miasto i pałowały ludzi, a zdarzało się, że zabijały ludzi. Ale skoro to się wydarzyło, to dlaczego miałoby się nie wydarzyć? Mieliśmy w Polsce sytuację, że ktoś pobił człowieka w tramwaju tylko dlatego, że mówił w innym języku. Albo że inaczej wyglądał. I w Grecji też ofiarami tych ludzi padali obcokrajowcy, przybysze. Pogrom z 2011 roku, i używam tego słowa w książce i tu w naszej dyskusji z rozwagą i wiem, że to jest trafne słowo. Ten pogrom spowodował, że w szpitalu wylądowało kilkaset osób, a kolejnych kilkaset nie poszło do szpitala, bo bało się, że w szpitalu ktoś wezwie policję i że będą ci ludzie deportowani, ale to byli ludzie pobici drastycznie przez członków Złotego Świtu i ich sympatyków, nie tylko przez członków partii, także ludzie po prostu z ulicy się dołączali do Złotego Świtu. Więc wydaje mi się, że w przypadku Polski faktycznie tej przemocy takiej dzikiej, zorganizowanej, bezkarnej, partyjnej nie ma, no ale jest właśnie na przykład Straż Narodowa, jest Bąkiewicz, są ludzie blisko i PiSu, i Konfederacji, którzy są wzmacniani, jest Marsz Niepodległości, obserwujemy od lat, że jakby są coraz odważniejsi, coraz bardziej się czują bezkarni i coraz częściej są bezkarni, dokładnie tak jak było ze Złotym Świtem. Więc nie wiem, w którą to stronę pójdzie, czy możemy się spodziewać, że będzie aż tak źle, jak było w Grecji, że setki ludzi będą codziennie trafiały do szpitala, czy że ktoś wreszcie zginie. Mam nadzieję, że nie, ale jakoś nie mam przekonania, że ta opowieść o Złotym Świcie będzie w Polsce szeroko odczytana jako przestroga. Nie wiem, kto by musiał tę książkę przeczytać, a wiemy, że politycy nie czytają książek raczej.
a już reportaży to w ogóle. Więc nie wiem, może to jest dla nas po prostu taka taka opowieść, która może być, no nie chcę powiedzieć prorocza, ale takie coś, jakby co nam powinno uświadomić, że skoro to się zdarzyło w Grecji, jest tyle podobieństw, to może zdarzyć się też w Polsce. Zresztą właśnie ta sytuacja na granicy półtora roku temu też wydawała mi się zupełnie nieprawdopodobna i w Grecji, a już tym bardziej w Polsce. Nie sądziłem, że nagle na granicy białoruskiej mogą znaleźć się Irakijczycy czy Afgańczycy, prawda? Że Łukaszenka może ich tak rozgrywać. A znów widzimy, że dzieje się to samo. Reakcja polskich władz jest bardzo zbliżona do reakcji greckich władz. Znów ta retoryka wojenna, nawet stan wyjątkowy. Więc bardzo bym nie chciał, ale obawiam się, że niestety tak może się zadziać. Zresztą myślę, że w całej Europie takie zagrożenia są silne, bo i w Niemczech, i w Hiszpanii, i w Szwecji, i we Francji za chwilę nie wiadomo, co się okaże, prawda? Ale myślę, że to jest tak, że funkcją tego, że gdzieś dokonuje się jakaś powolna redefinicja narodowości, że już jakby okej, okay, to jest rozmowa o nacjonalizmie, ale także o narodowości, o tożsamości. Kto może być Francuzem, kto może być Polakiem, kto może być Grekiem, kto może być Niemcem. I Złoty Świt i tego typu partie mają odpowiedzi na te pytania. Ich definicje są najwęższe z możliwych, praktycznie takie jak 200 lat temu. Biały chrześcijanin urodzony z ojca Greka, czy tam z ojca Francuza, czy z ojca Niemca, czy z ojca Polaka, prawda? Ale widzimy, że przepraszam, że to jakby zupełnie nie odpowiada już warunkom, w którym żyjemy. Jednocześnie muszę ci tutaj przerwać, chociaż chciałam ci już w ogóle tutaj oddać, ale widzisz, nie mogę. Wiesz, bo ta ich definicja tak naprawdę w mojej ocenie, ona nie istnieje, ponieważ ja czuję, że ja się w tej definicji nie mieszczę. Tak? Ale... definicji Polki. Kto się z was mieści w tej definicji? Przepraszam ciebie, ty z ojca Greka, ja z dziadka Ukraińca, z takimi nazwiskami, no już tylko Pereira i może się tam uchować, tak? Więc po prostu mam wrażenie, że to są definicje, które nie mają i nigdy nie miały możliwości istnienia, tak? To, wiesz, ja to badam w Hiszpanii. Kto z Basków ma 8 nazwisk do tyłu baskijskich i jest tym Baskiem, tak? Tym stuprocentowym, czy Katalończykiem, czy jakimkolwiek innym wymyślonym. To są chore, wiesz, dla mnie to jest kompletnie chora definicja. Po prostu nigdy nie było takiego, raczej może jest jakiś Polak, jak go wyciągniemy z jakiejś wsi, z której nigdy nie wyjeżdżał, to będzie czystej krwi, ale z drugiej strony może go jakiś tatar kiedyś jakąś babkę zgwałcił, tak. albo wiesz, o co mi chodzi. Nie? Jasne. No, wydaje mi się, że tutaj tym ludziom nie jest potrzebna jakaś taka praca empiryczna i sprawdzanie kilka pokoleń wstecz. Sama idea takiej czystości narodowej im wystarcza. Bo zważ, że ginęli z ich rąk także Grecy, tak? Tak, ale to było właśnie, to było przełomowe już wydarzenie. Od śmierci Pawlosa Fisasa, od zabicia greckiego rapera, zaczął się taki powolny upadek Złotego Świtu i... Bo wiesz, bo to jest dla mnie właśnie, to jest dla mnie kwintesencja nacjonalizmu. Ja to widzę w przypadku Basków. Tak naprawdę najwięcej, największą, raczej zabiła najwięcej Basków, czyli swoich braci, tak? Ludzi, którzy nie godzą się na tą narrację, która jest im nakładana. Więc mam wrażenie, że nacjonalizm tak naprawdę jest wymierzony przeciwko nam. Tak samo jak ten kryzys migracyjny, tak naprawdę nas, tak jak rozmawialiśmy, w tych wartościach rozkłada na czymś. No właśnie, dlatego tak bardzo chciałem pisać o tym kryzysie migracyjnym, bo tak jak mówił Bauman, a to jakoś mi tam przyświecało, że wtedy, kiedy migranci przychodzą, kiedy ta kwestia znów staje się gdzieś ważniejsza, kiedy mamy tych barbarzyńców u bram, to kwestia naszej własnej tożsamości znów staje się tematem. Znów mamy kogoś, do kogo możemy się porównać, kto w naszym częstym mniemaniu jest wrogiem, kto chce nam coś zabrać, więc musimy na nowo sobie opowiedzieć naszą historię, musimy na nowo siebie zdefiniować. Ta tożsamość jest tematem właśnie w tych momentach, kiedy
jest bezpiecznie, fajnie, to nie myślimy o tym, jakby nie dyskutujemy o tym, to nam nawet się cieszymy, prawda, że jest więcej ludzi, którzy pracują w Polsce z innych krajów i tak dalej, ale kiedy tylko się ta kwestia znów pojawi i będzie tak przez polityków rozgrywana niefajnie, to my musimy znowu stanąć przed lustrem, tak jak Grecy stają przed lustrem teraz, tych 200 lat po rewolucji, tych 200 lat po tych pierwszych konstytucjach i się zastanawiają, czy wreszcie można zostać Grekiem, czy nadal trzeba się Grekiem urodzić. Tak my i generalnie wszędzie jest chyba tak, że ta tożsamość się dobija o namysł, czy doprasza o namysł i od nas też zależy, jak w którą stronę pójdziemy w tym naszym myśleniu, czy będziemy się zamykać jako Europa i tę twierdzę Europę umacniać po to, żebyśmy byli tacy, jak byliśmy w założeniu, w idei, bo właśnie sama to rozłożyłaś na czynniki, że tej czystości nigdy nie było, prawda, takiej stuprocentowej, ale czy będziemy nadal takie wyobrażenia o nas samych powielać, czy raczej zastanowimy się i uznamy, że może w takim trochę otwarciu się jest też jakieś bogactwo, że zawsze się otwieraliśmy, że to nie jest tak, że Europa zawsze była twierdzą nie do zdobycia. I tak jak Grecja była krajem, do którego ludzie przyjeżdżali, krajem, z którego w czasach biedy ludzie masowo emigrowali. Grecy są dzisiaj w milionach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Niemczech i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Oni się tam odnaleźli, nadal czują się mocno Grekami, już taka jest grecka przypadłość, że jakoś bardzo to jest dla nich ważne, żeby tę swoją greckość podkreślać, ale jednocześnie są Amerykanami, Australijczykami, Kanadyjczykami. Ale myślę, że właśnie ten czas to jest dobry czas do myślenia o tożsamości. Owszem, ta debata i ten nasz namysł są wymuszone, ale okej, wykorzystajmy tę szansę. Może tylko ostatnie słowo, wiesz, no Łódź, miasto, którego 200 lat temu, tak, przesadzam, no ale jeśli chodzi o miasto, to praktycznie nas nie było 200 lat temu, tak, wszyscy przyjechaliśmy skądś. Ja jestem z Dolnego Śląska, jestem z Dolnego Śląska, częściowo jestem z Dolnego Śląska, gdzie każdy był uchodźcą, każdy, przybyszem. Obiecałam, że oddam gościa i autora w wasze ręce, więc proszę o pytanie, bo ja tak mogę nie skończyć moje zdanie. Więc kto miałby ochotę jakieś pytanie zadać? Ja może się zgłoszę. Nie wiem, czy to jest pytanie. Teraz nie chcę się stawiać w roli adwokata premier Popacz, ale tutaj chciałbym sprostować, bo jednak w 2015 roku było troszeczkę inne podejście do uchodźców poprzedniego rządu i Ewy Kopacz, która mówiła w 2015, że naszym moralnym obowiązkiem jest przyjęcie uchodźców. Uchodźcy jeszcze nie był wtedy określeniem zachowanym pejoratywnie, dopiero praca nad tym, aby to słowo uchodźca kojarzyło się negatywnie, była dopiero rozpoczęta, przecież wcześniej tego nie było, dlatego tutaj woli tak oczywiście lekkiego sprostowania. Ale przepraszam, to ja muszę jednak się nie zgodzić z panem. Ja wtedy pracowałem w TOK FM i latałem z panią premier na szczyty europejskie i bardzo dobrze pamiętam jeden taki wyjazd, a w zasadzie powrót z tego szczytu, kiedy rozmawiałem z nią i z ministrem wtedy Trzaskowskim. I oni nam, dziennikarzom, na pokładzie samolotu, a później na lotnisku próbowali tłumaczyć, dlaczego nie chcą zgodzić się na te kwoty. Premier Kopacz, ale premier Kopacz mogła była, zanim odbyły się wybory, mogła była zgodzić się na to, żeby Polska przyjęła, mogła złożyć swój podpis pod tą deklaracją o przyjęciu 7 tysięcy uchodźców, to jest ta kwota, którą nam komisja wyliczyła. Był na to czas, ona mogła to zrobić. Owszem, jej język był trochę inny niż za chwilę premier Szydło, która przyszła, ale ona tego nie zrobiła, bo wiedziała, że zbliżają się wybory i już kalkulowali, że pewnie PiS będzie grał w tę nutkę antymigracyjną, antyuchodźczą, ale mogła była to zrobić.
Naprawdę, był taki czas, ja to dobrze pamiętam, że mogła była to zrobić. No w kwestii deklaratywnej to przecież inaczej to wyglądało. Ale dobrze, już zostawmy tą rekopaczkę. Ja mam inną kwestię. Bardzo mi się podobało to sformułowanie odnośnie kwestii uchodźczej, że nie jest to problem, tylko jest to kwestia, która nigdy tak naprawdę nie będzie rozwiązana w 100%, tak? Natomiast trochę przewrotnie powiem, oczywiście zgadzam z tą tezą, natomiast trochę przewrotnie powiem, że nigdy się też nie skończy strach przed obcym. Bo czasem ludzie mają prawo się bać i to jest właśnie ten węzeł do wieki, który trzeba rozwiązać. Bo super, że przeznaczymy pieniądze, które pójdą, mają pójść na budowę płotu czy brutu, podczas tego na edukację czy na próbę włączenia w strukturę społeczną ludzi, którzy po prostu potrzebują naszej pomocy, tak? No bo mają sytuację tragiczną u siebie w kraju. Natomiast no jednak społeczeństwo też ma prawo się bać i jak to rozwiązać, tak? Czy edukacja to tylko wystarczy, czy wystarczy po prostu polityczna decyzja bez jakiejś debaty społecznej, bez przyzwolenia społecznego, o które będzie trudno tak naprawdę? No, ja nie uważam, żeby strach był konieczny, żeby był takim warunkiem dyskusji o tej kwestii. Wydaje mi się, że on teraz jest. Czasami jest większy, czasami mniejszy, w zależności od tego, jak ta debata przebiega i jakich argumentów używają politycy, ale nie zawsze ten strach był. Kiedy Polska przyjmowała uchodźców, ja mówię o jeszcze wcześniejszym doświadczeniu, o Grekach, właśnie moich przodków, koniec lat 40. Polska była biedna, zniszczona po wojnie, z ogromem własnych problemów, przyjęła 14 tysięcy uchodźców. Owszem, były inne warunki, nie było debaty, nikt nie pytał, czy mamy przyjmować, czy nie przyjmować, po prostu tych ludzi przyjęliśmy i nie było tego strachu. Czeczenów, których przyjmowaliśmy, też można było inaczej tę narrację poprowadzić i strach wcale nie musi, czy lęk wcale nie musi zaistnieć. Albo może być go mniej, może być mniej intensywny, może być do przedyskutowania, bo oczywiście jestem za tym, żeby taka debata się toczyła, ale w niektórych sytuacjach uważam, że politycy mają obowiązek podejmować decyzje, a dopiero później ewentualnie próbować się tłumaczyć. W tej chwili wydaje mi się, że jest tak, że ich podstawowym działaniem jest sprawdzanie sondaży i jeśli sondaże w kwestiach migracyjnych są w miarę okej, no to może się zastanowimy, czy kogoś przyjąć, ale jeśli są negatywne, no to wprowadzamy stan wyjątkowy. A wyobrażam sobie, bez wielkiego problemu, jakby nie mam jakiejś super rozwiniętej wyobraźni, ale to jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten język jest inny, decyzja jest inna, a później trwa debata, no bo dlaczego mamy debatować nad prawem człowieka. Prawo do azylu jest prawem człowieka. Mamy procedury, mamy granice. Część tych ludzi, jeśli się okaże, że nie zasługują na status uchodźcy, trzeba będzie odesłać, oczywiście, ale w sytuacjach takich jak w Usnarzu, gdzie dochodzi jeszcze jakby właśnie kryzys humanitarny, no to myślę, że trzeba działać od razu na miejscu, jak najszybciej, a nie mydlić nam wszystkim oczy. Czy czuliśmy strach wobec uchodźców, których przywoziliśmy z Afganistanu samolotami? Nie wydaje mi się. Tak, to chciałam. Prawda? Nie wydaje mi się zupełnie. Bo nikt nie mówił, że możemy się ich bać. Nagle czuliśmy strach wobec tych ludzi w Usnarzu, z tego samego kraju. Ale zgadzam się z panem, że ten strach jest. Niezależnie skąd się wziął, ale jest, więc trzeba go jakoś starać się rozbroić. Edukacja, jasne, ale znów, tak jak mówi Christopoulos, my się z historii naprawdę bardzo niewiele uczymy. Nie możemy się dziwić temu, że historia się powtarza, bo my się z niej nie uczymy. Przestańmy się dziwić, tylko wymagajmy od polityków określonych działań. Tak powiem. To ja mam pytanie. O scenariusze. Na przykładzie tej grecko-tureckiej granicy, jak pan widzi możliwe scenariusze rozwiązania tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, w sensie jak to może wyglądać, jak przebiegać, bo mamy w tej chwili sytuację, w której nagle partii rządzącej, która okazuje się silna, wprowadza stan wyjątkowy, zaczyna rosnąć, prawda?
Być może będziemy świadkami też jakiejś koalicji z Konfederacją, która teraz jest coraz bardziej zaproszona i popiera te wszystkie działania, prawda? Pytanie na arenie wewnętrznej polskiej, ale też jak to może być rozgrywane, bo nie ukrywamy wszyscy tutaj, że ten konflikt imigracyjny jest rozgrywany w jakiś sposób. Tak. Więc mamy ileś warstw, prawda? Warstwę międzynarodową, warstwę też humanitarną. Teraz, jak pan to widzi, mamy tych ludzi, którzy są uwięzieni na tej granicy. Nie wiemy, czy oni tam są. Najgorsze jest to właśnie. Tego nie wiemy, nie wiemy też, co się stanie, prawda? Pewnie mamy już też przykład pushbacku, prawda? Mówiliśmy gdzieś tam. I teraz pytanie, jakie są możliwe scenariusze na przykładzie tego, co się działo właśnie z tymi ludźmi pomiędzy dwoma granicami i tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Nikt się do nich nie przyznał, więc... No, w Grecji to się zadziało tak, że kiedy Erdogan pojechał do Moskwy i Putin zgodził się na zawieszenie ognia w którejś tam syryjskiej prowincji, to Erdogan uznał, a Unia Europejska stwierdziła, że nie będzie też tam jakoś w żaden sposób interweniować, nie będzie interweniować, no to on uspokojony tym, że do Turcji nie napłynie znowu bardzo duża grupa uchodźców z Syrii, uspokojony tym, odwołał tych ludzi z granicy. Tak jak wcześniej zapewnił autobusy i powiedział, za darmo was dowieziemy na pogranicze, tak później wysłał te autobusy z powrotem i kazał tym ludziom jechać z powrotem w głąb Turcji. Co ciekawe, wtedy już trwała pandemia, więc nie odwiózł ich do tych miejsc, z których oni przyjechali, na przykład do Istambułu, tylko wywieziono ich gdzieś na drugi koniec Turcji, gdzie poddano ich jeszcze przymusowej kwarantannie i dopiero później musieli sobie sami wracać do tych domów, z których zrezygnowali, bo mieli dostać się do Unii Europejskiej. Więc tam mocą decyzji politycznej znowu osiągnął Erdogan to, co chciał, po prostu odwołał tych ludzi. Jakby już te pionki na szachownicy nie były mu potrzebne, zakończył partię szachów. Nie mam pojęcia, jak to się w Polsce wydarzy. Raczej wydaje mi się, że z Łukaszenką ani Unia nie będzie chciała rozmawiać, tak jak wcześniej rozmawiała z Erdoganem, ani Polska raczej nie będzie chciała z nim rozmawiać. Pewnie będzie to jakąś funkcją polityki rosyjskiej wobec Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że jeśli to będzie skuteczna metoda, a wydaje się, że jest, że te działania polskich władz są, myślę, z zadowoleniem przyjmowane w Mińsku i w Moskwie. Bo tak jak mówił Christopoulos, zapytany przeze mnie, co Grecja powinna zrobić, gdyby doszło do powtórki sytuacji w Kastanies, powiedział oczywiście, że od razu otworzyć granice, kontrolowalne granice, jakby nie zamykać tych przejść, nie dopuszczać do tego, że ci ludzie znajdują się w tym pomiędzy beznadziejnym. Otworzyć granice, przyjmować wnioski, działać tak, jak przewiduje konwencja genewska, tak jak działa prawo. Jesteśmy Unią Europejską, jesteśmy demokracjami, mamy konwencje, mamy przepisy i tak dalej. Nie możemy pozwolić na to, żebyśmy się stali buldogiem Europy, czy tarczą Europy, tak jak mówiła szefowa komisji, chwaląc Grecję za ochronę granic, mówiła, jesteście tarczą Europy. Tarcza Europy, według Christopoulosa, oznaczało, że my tu na północy Europy możemy sobie spać spokojnie, bo Grecja wykonuje za nas czarną robotę. Grecja zawiesza konwencję genewską, Grecja robi pushbacki, Grecja rezygnuje z praw człowieka. Jemu się to strasznie nie podobało, dlatego uważał, że po to, żeby utrzymać jakieś standardy demokratyczne, nie możemy dać się rozgrywać Erdoganowi, tak jak my teraz nie możemy dać się rozgrywać Łukaszence. Ale czy my jakby zaczniemy o tym myśleć w taki sposób, polskie władze? Wydaje mi się, że nie. Dla polskich władz chyba najważniejsze jest to, jak to jest odczytywane w Polsce, a jakby otoczenie międzynarodowe albo, nie wiem, dobro tych ludzi jest najmniej ważne. Więc nie umiem powiedzieć, nie wiem, czy tutaj zadzieje się tak samo, czy Łukaszenka nagle tak zaostrzy procedury. No bo było już tak, że na przykład Unia Europejska dogadała się z władzami Iraku i Irak zawiesił połączenia lotnicze na Białoruś, czy tam bardzo mocno je zredukował. Bo wiadomo było, że Łukaszenka chciał zwiększyć liczbę tych połączeń, żeby mieć właśnie więcej tych pionków szachowych. Więc myślę, że tu różne rzeczy mogą się zadziać, ale nie umiem przewidzieć, w którą stronę może pójść. Ciekawe,
myślę, że my się bardzo dobrze dajemy rozgrywać właśnie raczej Moskwie, znaczy nasi politycy i Moskwie to jest bardzo na rękę, a już pomijając fakt, że od niedzieli trwają największe manewry obecnie rosyjsko-białoruskie, bo jest operacja Zapad, które są największymi teraz manewrami chyba w ostatnich latach i bardzo dobrze destabilizują całą sytuację w Unii w tym momencie. I to jest jeszcze tylko dodatkowym takim pokazem siły Moskwy, jacy, że no, my wam tutaj pokażemy, bo my jesteśmy przecież cały czas Wielką Rosją i generalnie, a jak póki co, to nasi politycy idą bardzo dobrze na to, co Rosja chce uzyskać tak naprawdę, więc raczej, no niestety, chyba raczej powtórzymy historię. Mam niestety takie obawy grecką, więc... No, może pesymistycznie zabrzmi, ale no jakoś tak niestety patrząc na to, co się dzieje, to tak to... No mnie się wydaje, że jakby Grecja ma też inne położenie takie geograficzne, tam tym ludziom jest łatwiej docierać po prostu, prawda? Przez Turcję. Turcja nie wymaga wiz od wielu krajów, więc ludzie lecą do Turcji z Afryki, z Bangladeszu, z Pakistanu i później po prostu próbują przechodzić przez granicę. Przez Białoruś jest, znaczy na Białoruś jest trudniej dostać się tym ludziom, prawda? Bo za chwilę może właśnie, nie wiem, Unia Europejska dogadać się z Afganistanem albo z Irakiem. Jakby tych pionków szachowych Łukaszence może za chwilę zabraknąć, przynajmniej na jakiś czas. Albo może w ogóle nie będzie miał ich tak wielu, żeby tę sytuację totalnie zdestabilizować. Ja myślę, polską jest granicę litewską. Putina, generalnie. Być może, tak, ale jakby jego no, patrzę z polskiej strony. Jego nie podejrzewam o jakąś wielką tam wewnętrzną siłę. To znaczy, no, że jest pionkiem Putina, to musi mieć wewnętrzną siłę, ale no, ja myślę, że to są raczej takie na wyższym, że jednak Białoruś to nadal jest tylko taka trochę mara ogólnie państwowa. No, mamy też kwestię standardów, prawda? No bo Grecja, wiadomo, że uprawia pushback, ale nie tylko Grecja. Włosi tak samo dogadali się z rządem libijskim. Mamy Hiszpanów, którzy z Marokańczykami, Tunezyjczykami tak samo są dogadani co do cofania ludzi, których na Morzu Śródziemnym gdzieś tam wyłapią, więc nawet kiedy się dostaną do hiszpańskich tych enklaw, prawda, więc to wszystko pytanie o standardy jest pytanie tak naprawdę o to, jak każde państwo pojedynczo sobie radzi gdzieś tam, więc możemy tylko z przykładu pojedynczego państwa będącego członkiem Unii dowiedzieć się, jak sobie samo poradziło z tą kwestią, prawda, no bo jednak Polska, która niezbyt się solidaryzowała wcześniej, nie może teraz chyba wymagać pomocy od innych, tak, więc stąd mam takie wrażenie, że się uzależniamy od autorytaryzmu. No tak, to jest... I nie wiadomo, czy my się czasem z tą Białorusią nie dogadamy, nie? Bardzo możliwe. Tak, znaczy teraz to się wydaje mało realne, bo jakoś on nam zaszedł ze skórę, ale za chwilę... No. To, że dogadaliśmy się parę lat temu z Erdoganem za wielkie pieniądze, to też było dosyć zaskakujące, bo znowu nas przesuwało, jeśli chodzi o te standardy, gdzieś kurczę, poza tę strefę standardu, nie? Bo zgadzaliśmy się po prostu na to, że Turcja albo nie będzie wypuszczała ludzi od siebie, a sama nie jest bezpiecznym krajem. Wiemy to, jest ta kategoria bezpiecznego państwa, Turcja nie jest. Chwilę wcześniej tam był zamach, prawda? Prawo do azylu tam nie jest respektowane. Ale umówiliśmy się w Europie, że okej, uznamy Turcję za kraj bezpieczny i niech sobie uchodźcy tam siedzą, ale też Turcji jest bardzo ciężko skontrolować całą linię brzegową i wiadomo było, że ci ludzie będą próbowali, no więc Turcja się zobowiązała, że ich z powrotem do siebie przyciągnie i myśmy się na to zgadzali, płacąc kolosalne pieniądze w ramach właśnie jakby umacniania twierdzy Europa. Więc no nie wiem, może to jest już taki moment, że powinniśmy przestać mówić o standardach, tylko nie wiem, starać się jakoś wypracować nowe. Znaczy na pewno nie możemy się zgodzić na to, co się dzieje, ale skoro te standardy już na nikim nie robią wrażenia, konwencje genewskie, które wydawały się nie do ruszenia, które były po prostu naszym jakimś takim fundamentem, nagle przestają obowiązywać i Unia Europejska chwali za to Grecję. Albo nawet jeśli nie chwali, no to jawnie nie gani. A premierowi greckiemu rośnie w sondażach poparcie. Więc no to jest... Aczkolwiek, bo tak dużo gadamy o tym, że to są straszne rzeczy i ten grecki scenariusz jest taki negatywny i taki zatrważający.
proces Złotego Świtu dowiódł, że grecka demokracja się obroniła. Proces, który był potężny, który trwał wiele lat, który odbywał się w warunkach różnych kryzysów, także w warunkach kryzysu pandemicznego, zakończył się zwycięstwem demokracji. Na tej sali, na której ten proces się toczył, w 2019 roku w ramach konferencji takiej dorocznej greckich sędziów i prokuratorów przemawiał sędzia z Polski. Na tej sali, na której sądzony był Złoty Świt, przemawiał polski sędzia i mówił o zagrożeniach dla polskiej demokracji. Wydało mi się to, ja o tym wspominam w książce, bo wydało mi się to jakoś super takie symboliczne i ważne. Może też, nie wiem, naiwne oczywiście, ale tak sobie myślę, że skoro Grecy się obronili, nie dopuścili do tego, żeby, a zagrożenie było naprawdę realne ze strony Złotego Świtu, żeby partia jawnie antyfaszystowska im nagle urządziła kraj, skoro wystarczyła do tego demokracja, wystarczył wymiar sprawiedliwości, wystarczyły procedury i standardy, które mamy, skoro to wystarczyło, no to może w Polsce też, bo mamy podobne procedury. Kolejne wybory. I kolejne wybory za chwilę, więc... A dobrze, że pan wspomniał o wyborach, bo Złoty Świt koniec końców w ramach wyborów, prawda, stracił całkowicie poparcie i w 2019 roku nie przekroczyli progu wyborczego. Nie zdobyli ani jednego mandatu. Więc może to jest jakaś pozytywna puenta dla naszej rozmowy, że może jednak ta demokracja, nad której różnymi słabościami biadolimy, że może ona jednak, kurczę, ma takie mechanizmy zapisane, które pozwolą nam się obronić. Tak bym sobie, może znowu, to jest naiwne, nie wiem, ciężko, jakby, jako reporter nie umiem tego przewidzieć. No nie wiem, nie przekonuje cię, rozumiem, moje... Nie, ja właśnie tak, no wiesz, ja codziennie, ostatnio nie wiem jak wy macie, ale po prostu codziennie rano wstaję i wiadomości są coraz gorsze, to znaczy to, co się zadziało w Usnarzu, to jest najgorsza rzecz w całym moim życiu. Naprawdę, słuchajcie, tak jak będąc Polką, mieszkając w tym kraju, dużo już przeżyliśmy, dużo już widzieliśmy w ostatnich latach, ale to, co zadziało się w Usnarzu, mnie jakoś złamało kompletnie, wiecie. I codziennie te doniesienia o jakiejś tam czy śmierci, czy zaginięciu na tych bagnach, tych... Wiecie, ja mam wrażenie, ostatnio właśnie Rafał napisał bardzo fajny tekst do Liberty o tym, że jeżeli kogokolwiek z nas by po prostu, nie wiem, wysadzić tydzień później w Polsce, to pomyślał, nie no, science fiction, raczej, że po prostu science fiction, nie? Że po prostu można było pisać książkę science fiction, tylko się o tydzień przesuwając do przodu, nie? Raczej troszkę to niestety zatopiłam twój pomysł, ale bardzo świetny tekst. I to się dzieje, to znaczy, wiecie, ja czytam tą, biorę tą książkę do ręki i myślę, Boże, czy to jest kolejny rozdział naszego science fiction, bo wszystko jest możliwe, tak? Tak? Ale no dla mnie pocieszeniem jest jednak to, co się zadziało w kwestii Złotego Świtu. Nie można tego ekstrapolować na różne inne sytuacje i problemy i tak dalej, ale biorąc pod uwagę jakby takie zakorzenienie skrajnej prawicy, czy nawet jakiejś takiej myśli neofaszystowskiej w greckich instytucjach, w greckiej historii, fakt, że ten proces tak zakończył się takim wynikiem, jest dla mnie naprawdę pocieszający. To wymagało także potężnego zaangażowania społecznego. Cała strona taka cywilna tego procesu, prawnicy, których było kilkudziesięciu, kilkadziesiąt, bo i mężczyźni, i kobiety, którzy przez lata pracowali za darmo, pro publico bono, naprawdę bardzo tak w sposób wytężony, żeby jakby celem było obrona demokracji i niedopuszczenie do tego, żeby Złoty Świt się panoszył, bo wiadomo było, że jeśli się da mu działać, to on znów nakręci spiralę przemocy, doprowadzi do wojny domowej, co dzisiaj brzmi jakoś zupełnie śmiesznie, ale to był cel Złotego Świtu i wiedział, jak to zrobić i był już kilka razy w ostatnich latach bardzo blisko tego, właśnie na przykład w momencie zabicia Pawlosa Fisasa. Gdyby wtedy greckie państwo nie zadziałało i instytucje wymiaru sprawiedliwości, jakby wszystko by się inaczej potoczyło. A jednocześnie ci ludzie, którzy tak walczyli o to, żeby ten proces się toczył, cały ruch grecki antyfaszystowski, grecka lewica, mnóstwo aktywistów, właśnie młodych prawników,
oni sami nie wierzyli, że mają taką moc sprawczą, że doprowadzą do tego, że Grecja będzie żyła procesem. Procesem, który nawet nie był transmitowany w telewizji, bo transmisje były zakazane. Spowodowali, że Grecy zaczęli myśleć, czy ciągle myśleli przez te 5 lat procesu o tym, co jest ważne, o tym standardzie, o demokracji i dlatego stopniowo też się oddalali od Złotego Świtu. Więc może to jest dla nas też jakaś wskazówka, że owszem, budzimy się rano i słyszymy te okropne wiadomości, które powodują, że nie chce nam się wstawać z łóżka, ale tak jak mieliście w Łodzi Igrzyska Wolności, tak myślę, że można się na różny sposób angażować i jakoś o to samemu walczyć. Znowu mam wrażenie, że mówię jakieś truizmy, ale nawet takie dyskusje są myślę ważne i skutkiem takich dyskusji, właśnie jakie my tu toczymy, wydaje mi się, że już dochodzimy do momentu, w którym w mediach na przykład zmienia się powoli język. Mhm. Już jest obciachem dla dziennikarza powiedzieć napływ uchodźców, czy fala uchodźcza. Już raczej będzie ktoś, kto mu zwróci uwagę, już raczej on się sam zająknie, więc widzimy, że ta zmiana gdzieś tam powoli, to samo politycy, już raczej ci opozycyjni, już raczej w ten sposób nie mówią. To są jakieś takie małe rzeczy, ale może tego musimy się złapać. Nie wiem. Super. Ważne, żeby optymistycznie skończyć. Christopoulos mówi, że nie jest optymistą, mhm. że generalnie taka postawa optymistyczna jest mu obca, ale że on zawsze ma nadzieję. Że nadzieja naprawdę nawet w pozornie beznadziejnej sytuacji jest, póki żyjemy, więc może bardziej miejmy nadzieję. Chyba każdy z nas ma nadzieję, prawda? Bo chyba nie byłoby nas tutaj bez tej nadziei na lepsze jutro. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Jeśli nie, to być może przy okazji podpisywania książek będą Państwo chcieli sobie porozmawiać z autorem. Czy to jest dobry, taki bardziej tete-tete sposób? Tak?